W sobotę 14 kwietnia uroczyście otwarto pierwszy żłobek w naszej gminie. Powstał on w rekordowym czasie. Budowę jego rozpoczęto na przełomie września i października ubiegłego roku, a oddano go do użytkowania już 1 marca. Podczas oficjalnego otwarcia nie mogło zabraknąć tradycyjnego odsłonięcia tablicy oraz poświęcenia obiektu. Po części oficjalnej wójt gminy zasadził na skwerze przed żłobkiem magnolię, którą w prezencie przynieśli ze sobą radni gminy. Następnie nadszedł czas na zwiedzanie pomieszczeń oraz występy najmłodszych mieszkańców naszej gminy. O szczegóły dotyczące działalności żłobka zapytaliśmy Annę Katolik-Brzeszcz, dyrektora placówki. Mamy 19 dzieci na dzień dzisiejszy w żłobku. Są to dzieci od 11 miesiąca życia do lat 3. Jesteśmy po miesiącu pracy. Współpracujemy z naszym przedszkolem w Rogożniku, mamy wspólną kuchnię. Rodzice, dzieci i my jesteśmy bardzo zadowoleni z tej współpracy. Fantastyczne pożywienie, które gwarantuje dzieciom mnóstwo witamin i wszystkich składników odżywczych, które są niezbędne do prawidłowego ich funkcjonowania. Mamy wykwalifikowaną kadrę, są to panie po wychowaniu przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Panie prowadzą z dziećmi wszelkiego rodzaju zajęcia, od zajęć umuzykalniających, po manualne, po zajęcia ruchowe. Dzieci wykonują mnóstwo prac. Mamy tutaj właśnie w tym mniejszej salce wystawę prac dzieci, które robiły przez ostatni miesiąc. Żłobek jest czynny od godziny 6 do godziny 16.30 dla dzieci. Dzieci przeważnie przyjeżdżają przed śniadaniem. Mamy dwójkę dzieci, które już są po godzinie 6 rano u nas w żłobku. Dzień takiego naszego małego pensjonariusza wygląda następująco. Zbieramy dzieci przed śniadaniem, dzieci myją rączki, potem jest śniadanie. Po śniadaniu są zabawy i gry ruchowe w podgrupach, ponieważ są dzieci podzielone na 3 grupy wiekowe. Dzieci od roku, dzieci do lat 2 i dzieci powyżej lat 2. Po śniadaniu właśnie są te zajęcia w tych podgrupach. Mamy potem drugie śniadanie. Znowu są jakieś zajęcia drobne w podgrupach, jest obiad, w międzyczasie jest nocnikowanie, mycie zębów, uczenie prawidłowej higieny i funkcjonowania. Żłobek był jedną z kluczowych inwestycji w zeszłym roku. Arkadiusza Ziębę, wójta gminy Bobrowniki, zapytaliśmy o to, jak udało się w tak szybkim czasie zrealizować zadanie. Na ten cel uzyskaliśmy dofinansowanie z rządowego programu Maluch. Przypomnę tylko, że inwestycja ta pokonała ponad 500 000 zł. Z czego 50% było dofinansowane ze środków ministerialnych. Inwestycja rozpoczęła się na przełomie września i października. Był bardzo krótki okres realizacji tej inwestycji, ale firma stanęła na wysokości zadania i udało się tę inwestycję zrealizować do końca ubiegłego roku.